Identyfikator podmiotu SCP-SCPJ. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-SCPJ należy przechowywać w hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się w ośrodku 58. Z nadzieją, że obiekt udusi się lub zdechnie z głodu. Chociaż Fundacja uznaje, że taka wspaniała możliwość zmierzająca do skutku jest niepoprawnym zachowaniem co do SCP-SCPJ. W żadnym wypadku SCP-SCPJ nie może być wypuszczony. W przypadku, gdy ośrodek 58 zostanie naruszony przez jedno lub więcej zagrożeń, Euclid lub Keter, SCP-SCPJ ma być traktowany priorytetowo jako nieszczęśliwa ofiara. Opis. SCP-SCPJ, dawniej znany jako Skippy, jest maskotką z kreskówki znalezionej w filmach szkoleniowych dla personelu klasy D przed 1994 rokiem. Po przejściu na emeryturę 15 stycznia 1995 roku SCP-SCPJ pracował jako specjalista zabezpieczeń klasy B w ośrodku 58. Anomalne cechy SCP-SCPJ stały się widoczne, gdy personel w ośrodku 58 próbował wykonać dowolną oficjalną pracę. Log incydentu 5895. Wszyscy wychodzą, SCP narusza ochronę. Potrzebuję wszystkich pracowników niezbędnych do wykonania misji, by... Wygląda na to, że masz do czynienia z naruszeniem ochrony. Czy potrzebujesz pomocy? To nie czas, Skippy. Jest 5:23, ale być może powinieneś skupić się na tej sprawie. Przełamanie naruszeń jest bardzo poważnym problemem, wobec którego należy reagować z pełną uwagą. Czy powiadomiłeś biuro o naruszeniu? Zejdź mi z drogi. Muszę dostać się do komory przetrzymywania. Komora przetrzymywania? Błąd. W przypadku naruszenia zasad chronienia należy powiadomić biuro o naruszeniu. To jest pierwsze, a po drugie... Zaraz nakarmię to, bo nie anomalny rębak do drewna, jeśli nie zejdziesz mi z tej cholernej drogi. To nie brzmi tak, jakby przynosiło to efektywne wykorzystywanie twojego czasu. Zwłaszcza podczas naruszenia. Czy chciałbyś, abym skontaktował się w twoim imieniu z biurem w sprawie naruszenia? Pora na ucztę. Przepraszam, pora obiadowa była 4 godziny temu.